Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest popularna rybka z rodziny bociowatych, bocia siatkowana, bocia lochaciata. To są kolejne wesołe, ruchliwe, zwinne rybki, które wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Bocie siatkowanne pochodzą z południowej Azji. Występują w Indii, w Pakistanie, Bangladeszu i Nepalu. Zamieszkują górne rzeki i strumienie, preferują miejsca ze spokojniejszą lub wolno płynącą wodą z kamienistym lub piaszczystym podłożem. Podczas tarla migrują w górę rzeki. Ryby pochodzące z Pakistanu są ciemniejsze od ryb pochodzących z Indii. Uważa się, że ryby z Indii mogą być podgatunkiem lub zupełnie innym gatunkiem. Trwają obecnie spory naukowe, czy to są różne gatunki. Po raz pierwszy gatunek bocia lochaciata opisał Chaudhuri w 1912 roku, a bocia Almorhae Gray w 1831 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Bocie siatkowanne to są słodkowodne ryby ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie bocie nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. W mniejszych grupach osobnik dominujący może zastraszać pozostałych i może nie dopuszczać ich do pokarmu. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium powinien być powyżej 200 litrów. Warto zaznaczyć również, że w mniejszych zbiornikach bocie siatkowanne mogą być agresywne jak do przedstawicieli własnego gatunku, tak i do sąsiadów z akwarium. W akwariach dorastają do 7-8 cm, płodność osiągają w wieku 2 lat, żyją od 6 do 8 lat. Bocie siatkowanne mają masywne, wydłużone, przypominające torpedo ciało, pokryte drobnymi luskami. Głowa duża, otwór gębowy w położeniu dolnym z 4 parami wąsików. Bocie siatkowanne mają jasno-zielone, srebrne, złote, białe lub żółte ciało z ciemnymi pionowymi paskami i plamami w kształcie literek Y oraz I. Wraz z wiekiem liczba pasków i plamek wzrasta, a wzór się zmienia. Po około roku ubarwienie ciała zmienia się z jaśniejszego na ciemniejsze. Rozróżnienie płci dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców podobnym wieku. Bocie siatkowane preferują akwaria z licznymi kryjówkami i korzeniami, grotami z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny. Z ozdób w akwarium powinny znajdować się doniczki, rurki PCV, w których często odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Bocie lubią wyskakiwać z wody, właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą. Zalecane również w akwarium z bociami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Bocie siatkowane są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany parametrów wody. Właśnie dlatego nie zaleca się ich wprowadzać do świeżo zakładanego zbiornika. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30-40%. Optymalne parametry wody. Temperatura 24-28, pH od 6 do 7, GH od 5 do 15. W naturalnym środowisku bocie siatkowane odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięciakami, larwami, zooplanktonem, glonami.
Karmiąc rybek można żywą ochotką, rulecznikiem, wodzeniem, mocznikiem, artemią. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, sparzone liście salaty, szpinaki, lubniczki itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata pokarmem mięsnym, roślinnym, gwarantującym dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Bocze siatkowane nie powinny być trzymane z rybkami o wieloniastych pletwach, ponieważ mają tendencję do ich podgryzienia. Można ich trzymać wraz z innymi bociami, sumokształtnymi, lagodnymi karpowatymi, pływającymi w toniu. Rozmnażanie. Nie odnotowano udanego rozmnażania warunków akwariowych. Obecnie bocze siatkowane rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowej Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.